Dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, Wysoka Izbo. 1 listopada 1918 roku o godzinie 3:30 rano oddziały ukraińskie dowodzone przez Dmytra Wytowskiego zaczęły zajmować miasto Lwów. Obronę rozpoczęła grupa ludzi związanych ze szkołą imienia Henryka Sienkiewicza. Początkowo było to około 34 obrońców, w tym 4 oficerów. Na uzbrojeniu mieli kilka pistoletów i skautowskie finki. Przed świtem o godzinie 6 wysłano 12 studentów do koszar, by zdobyć mogli tam broń. Zaskoczeni ukraińscy policjanci skapitulowali, a studenci pozyskali dzięki temu 20 karabinów z dużym zasobem amunicji. 2 godziny później w drugą wyprawę po broń wysłano oddział na dworzec Czerniawiecki, gdzie mieścił się skład amunicji. Zdobyta broń przydała się, gdyż o 10 rano trzeba było odpierać atak ukraiński. Atak został zwycięsko odparty przez Polaków. Zdobyli oni karabin maszynowy zamontowany na samochodzie. Pierwsze walki o Lwów, które przypomniałem, 1-5 listopada, charakteryzowały się tym, że panował pewien chaos wynikający z tego, że polski żywioł organizował się. W okolicach 5 listopada naczelna komenda podzieliła cały teren działań na następujące odcinki. Odcinek pierwszy, zwany Domem Techników, od ulicy Potockiego do Pełczyńskiej z podcinkami Wólka, Remiza i Cytadela i Szkoła Kadecka. Drugi odcinek, zwany odcinkiem Marii Magdaleny, od ulicy Lenartowicza do Mickiewicza z pododcinkami Pałac Sapiechów, Poczta Główna, Ogród Jezuicki. Trzeci odcinek, zwany Szkołą Konarskiego, od ulicy Mickiewicza do Placu Wilczewskiego i ulicy Sapiechy z pododcinkami Plac Jura, Plac Bema, Góra Stracenia i przejściowo Obóz Janowski. Grupą drugą dowodził kapitan Mieczysław Brutas Piechowicz. Podlegały mu czwarty i piąty odcinek, zwany Dworcem Głównym, od ulicy Na Błoniach do Grudeckiej z pododcinkami i piąty odcinek zwany Szkołą Sienkiewicza, od Placu Bilczewskiego do Placu Potockiego. Po kilku dniach walki został wydzielony jeszcze jeden odcinek, szósty, zwany Pod Zamczem, od Rogatki Janowskiej do Nowej Rzeźni z pododcinkami Obóz Janowski, Rzęsa Polska, Kleparów, Rogatka Żółkiewskiego. Obok oddziałów liniowych w skład samorzutnie powstających polskich sił broniących Lwowa wchodziły kompania sztabowa naczelnej komendy, kompania szturmowa, szwadron kawalerii Wilki, lotny konny oddział karabinów maszynowych, tak zwana lotna maszynka, pierwszy pułk artylerii lwowskiej, oddział techniczny naczelnej komendy, a podlegało mu lotnictwo. Posiadaliśmy 3 samoloty bojowe w tym czasie. Auto pancerne Józef Piłsudski i pociąg pancerny Lwowianin, później PP Trójka. Również ważną rolę pełniła komenda techniczna Dworca Głównego i warsztaty techniczne oraz ich sekcje. Pirotechniczna, saperska, minerska, wiertnicza, reflektorów, graficzna, telegraficzna. Drugi odcinek, od ulicy Kraszewskiego przez ogrody jezuickie do gmachu dyrekcji kolejowej przy ulicy Zygmuntowskiej, był dowodzony przez porucznika Adama Świeżawskiego. Drugi etap walk, trwający do 19 listopada, charakteryzował się pozycyjnością walk. Po 13 listopada inicjatywa zaczepna należała już do Ukraińców, którzy wieloma atakami próbowali przełamać polskie pozycje. Po sukcesach oddziałów polskich 10 listopada cała zachodnia część miasta znalazła się w rękach polskich. W tym samym czasie walczono także na przedmieściach, na zewnętrznej linii frontu. W dniach 13-17 listopada Ukraińcy zaczęli kierować koncentryczne ataki na centrum, aby przejąć kontrolę nad miastem, które jednak nie doprowadziły do przełamania polskiej obrony. Wskutek ciężkich strat Armii Halickiej i wojsk polskich walki osłabły. Trzeci etap walk to jest etap walk do 21 listopada, czyli do czasu, kiedy wojskom polskim udało się przejąć całe miasto. I tu już inicjatywa należała do wojsk polskich. 17 listopada na szkołę kadecką Ukraińcy z nowymi oddziałami napadli już
po raz trzeci, ale też bez skutku. 20 listopada do Lwowa przybywa odsiecz, która diametralnie zmienia układ sił w obronie, w tej tak zwanej obronie Lwowa. O godzinie 14 wjeżdża na dworzec główny pierwszy pociąg z pomocą. 21 listopada o godzinie 6 rusza polska ofensywa wzmocniona oddziałami, które przyszły z odsieczą i po całodniowej walce zmusza siły ukraińskie do opuszczenia miasta. Zaczyna się oblężenie Lwowa. Natomiast 22 listopada Lwów staje się już wolnym miastem polskim. Dziękuję.